Podczas ostatniej sesji Lidzbarskiej Rady Miasta podjęto uchwałę zezwalającą na podpisanie porozumienia z powiatem działdowskim, na mocy którego zostaną wykonane wspólne inwestycje. Będzie to m.in. długi odcinek chodnika przy drodze powiatowej w Bryńsku, odcinek, który będzie wykonany za ponad 100 tysięcy złotych, a także równie ważna inwestycja, na którą mieszkańcy takich miejscowości jak Wąpies czy też Jeleń czekali od wielu, wielu lat. Jest to chodnik łączący te dwie miejscowości, także niespełna 700 metrów bieżących chodnika zostanie wykonanych już do końca w tym 2016 roku. Koszt wspomnianej inwestycji to ponad 500 000 zł. Niezbędna dokumentacja została już wykonana wspólnie z powiatem w ubiegłym roku.